poprzednim razem mówiliśmy, chcieliśmy taki lemat udowodnić, ale najpierw może przypomnijmy sobie, co już wiemy. No wiemy, że komutator dwóch pól wektorowych to jest pochodna Liego jednego pola Y względem pola X. No i jak ta pochodna Liego była zdefiniowana? No to było tak, pochodna Y, a X służyło jako przesunięcie, prawda? Więc jakoś tak naiwnie ktoś by mógł powiedzieć, że jak ja chcę obliczyć to w punkcie X, ale ja potem wytrę ten X, bo ja chcę napisać to we wszystkich punktach. Ale jakbym to chciał w punkcie X liczyć, to naiwnie wziąłbym sobie Y w punkcie X plus epsilon, małe X plus X, ten wektor, odjął od tego Y w punkcie X, widać to na tablicy, widać, ja nie mogę zbyt wysoko, no podzielił przez epsilon, no i zbiegał z tym do zera, epsilon dążącym do zera. No tyle tylko, że ten napis nie ma oczywiście sensu, bo na rozmaitości różniczkowalnej, która nie jest płaską, czyli nie jest afiniczną, to nie ma sensu dodawać wektorów do punktów. No dobrze, ale my już wiemy, o co to chodzi. Zamiast tego, to my wstawimy po prostu to, że trzeba wziąć punkt X i go przesunąć wzdłuż pola, prawda, czyli G wzdłuż pola X duże, to jest X małe, to jest X duże. Jakoś się nie umiem przestawić na inne literki, no ale mam nadzieję, że to Państwo będzie, że będziecie to jakoś dobrze czytali. Oj, przepraszam, bo to za wysoko poszło. Czyli powinienem zrobić Y w punkcie G X, to jest to pole, i przesunąć o ten epsilon w punkcie X, no i minus samą wartość tego Y, a przepraszam, jeszcze nawias, minus wartość tego pola Y w samym punkcie X, no i dopiero potem to dzielić przez epsilon. No dobrze. To już jest troszkę lepiej, ale ten napis też nie ma sensu. Dlaczego? Dlatego, że to jest wartość pola wektorowego w tym punkcie, na przykład ten punkt nazwijmy sobie Y małe, prawda? A to jest wartość tego samego pola wektorowego, ale w innym punkcie. To nie ma sensu ich odejmować, tak? Nie ma sensu ich odejmować. To żeby je odejmować, to trzeba ten wektor podprowadzić do punktu X. Jakby to był obiekt kowariantny, to po prostu by trzeba było napisać pullback, prawda? Ale to jest obiekt kontrawariantny, on nie podlega, prawda? Czyli tutaj jest to pole X, o, i my tak z tego punktu do tego, i teraz jak tu jest X, tu jest Y, to dla ten obiekt żyje tutaj, to go muszę do tyłu, czyli muszę wziąć od niego jeszcze G X minus epsilon i push forward, prawda? O, tak muszę wziąć. I to dopiero dla obiektów kowariantnych to bym wziął z plusem, a gwiazdka u góry, prawda? Dlatego, że obiekty kowariantne transportują się do tyłu. No dobrze, czyli innymi słowy, ja tutaj powinienem wziąć, no to teraz to z tym limesem, no dobrze, niech będzie, czyli to jest limes po epsilon dążącym do zera. Teraz już nie chcę pisać w jakim punkcie, w każdym punkcie to tak jest, prawda? I to trzeba 1 przez epsilon, a tutaj jest g x minus epsilon push forward. Ten minus epsilon
mówi, że ja z tego miejsca pcham go do tego, prawda? No to muszę o minus. Minus, przepraszam, to w działaniu na pole Y minus pole, samo pole Y, prawda? No i per saldo, to jest równe, nic innego jak, ponieważ tu jest minus, ja mogę sobie ten minus tutaj wziąć, no i to w końcu będzie minus pochodna d po d epsilon, no, mogę napisać po dt z g x t push forward w działaniu na y, ale uwaga, ta pochodna jest wzięta w punkcie t równym 0. Tośmy udowodnili, prawda? Tośmy udowodnili. A teraz ten lemat, który ja napisałem poprzednim razem, ale go nie udowodniłem, to polega na tym, że o ten obiekt nazwaliśmy sobie y, widać, ze znaczkiem t, prawda? O, y ze znaczkiem t, czyli to jest, a może go napiszę, czyli y ze znaczkiem t, to jest po prostu transport w kierunku pola x o wartość parametru t, czego? No pola y. Tak żeśmy to zdefiniowali. I wiemy, że pochodna tego po t, teraz jak piszemy pochodna po t, to tu już nie ma żadnego przenoszenia, żadnego niczego, bo w każdym punkcie, bierzemy w każdym punkcie ten obiekt i pochodna po t, to dodajemy te obiekty już w tym punkcie, prawda? To, że one pochodzą z innych punktów poprzez transport, to jest inna sprawa, ale już w jak yt mam zdefiniowane, prawda? W szczególności w punkcie x, to jest taka wartość skomplikowana, prawda? Dobrze. Znaczy, przepraszam, o to jest właśnie to. No i teraz chcemy udowodnić ten sam lemat, to znaczy tę samą własność, ale nie tylko w t równym 0, ale w dowolnym punkcie, więc ten lemat, ja go wypiszę jeszcze raz, on już był, że pochodna d po dt tego yt, no i tam napiszę ten minus, żeby w książce chyba starałem się ten minus wessać w to, że tu pisałem yx, no, bo to jest antysymetryczne, ale tak w tej chwili jestem w takim nastroju, że wolę ten minus trzymać po tej stronie, trzymać, a za to zawsze posługiwać się tym komutatorem x z y, że to jest zawsze równe niby komutator x, y, no ale tak by się nie zgadzało, bo to by było, jakbyście się Państwo zastanowili, to nie może być tak, bo w innych punktach są te obiekty zdefiniowane. Zastanówcie się nad tym, no ale nasz lemat brzmi tak, żeby się to zgadzało. I teraz to już jest w dowolnym punkcie t. Oczywiście w punkcie t równym 0, jak biorę to w punkcie t równym 0, oj, przepraszam, no oczywiście to jest tutaj push forward, prawda? No bo to jest, są wektory, no więc je się transportuje. Dobra, oj, przepraszam, bardzo muszę to napisać wyraźniej, więc to jest przeniesienie. Do przodu, czyli transport do przodu tego pola.
Więc oczywiście dla T równego 0, no to prawa strona to jest to, a lewa strona to jest to. Dlaczego? Dlatego, że T równe 0, to to G to jest operator tożsamościowy, prawda? Odwzorowanie tożsamościowe, no to odwzorowanie tożsamościowe, no to, to jego styczna, czy też transport też jest tożsamościowy. Także wiemy, że to ma miejsce dla T równego 0, a teraz chcemy udowodnić to dla dowolnego T. No dobrze, proszę Państwa, jak my to robimy? No to rozpocznijmy, zaraz. Dobrze, niech tak będzie. No to napiszmy tę prawą stronę. Prawda? Więc tak. G, X, T, push forward, X, Y. No to na miejsce tego X, Y wpiszmy to, co już wiemy, to, cośmy przed chwilą o to wpiszemy, prawda? Czyli to będzie tak. No tu będzie minus, prawda? O, w tym miejscu będzie jakiś minus, no to tam, ponieważ te wszystkie transporty to są odwzorowania liniowe, no to tam minus oczywiście wyjdzie, no to już, żeby nie mieć bałaganu w zapisie, to ten minus wyniosę przed ten i potem jest, proszę Państwa, G, X, T, gwiazdka, no a potem jest to, co tutaj było, tak? Czyli to jest D po D. Aha, no dobrze, to już żeby się nam nie tego, bo tutaj, no to tutaj wstawię znów z powrotem ten epsilon, prawda? D po D epsilon. G, X, epsilon. I znów push forward. No na to na Y, tak. No dobrze, ale proszę Państwa, te wszystkie odwzorowania są jakoś tam gładkie, prawda? Jeśli te obiekty są gładkie, to to wszystko jest gładkie, w związku z tym to wszystko jest ciągłe, no to można różniczkować, prawda? Bo to znaczy, aha, przepraszam, zapomniałem napisać epsilon równe 0, bo to wiemy, prawda? Wiemy o tym, prawda? Że to w punkcie epsilon równe 0. No to ta operacja różniczkowania, to ją mogę oczywiście wynieść, no bo to jest, prawda? Bo to jest operator ciągły, różniczkowalny, gładki. No tutaj w tym moim, ja w tym wstępie do mojej książki napisałem, że tak naprawdę geometria różniczkowa to jest część analizy, to jest element analizy matematycznej. No więc tutaj na tym, tak jak na analizie matematycznej, bardzo wiele uwagi było skierowanych właśnie na te problemy, czy coś jest zbieżne, czy epsilon, czy dla każdego epsilona i tak dalej, no to w tym wykładzie traktuję te problemy, bardzo ważne, troszeczkę po macoszemu, no po prostu, no tak musi być, prawda? Jak to wszyscy, te wszystkie operacje są, te pola są gładkie, no to to, że to odwzorowanie jest gładkie, to co to jest? Jakie to jest twierdzenie, któregoście się uczyli na analizie? No twierdzenie o gładkiej czy ciągłej zależności rozwiązania równania różniczkowego od warunków początkowych, prawda? I od tego te. Toście się tego wszystkiego uczyli. No ale w związku z tym, ponieważ to jest operacja no, liniowa, gładka w każdym punkcie, no to ja to mogę wynieść, czyli to się równa minus D po D epsilon, no ale w punkcie epsilon równym 0,
No a teraz to jest złożenie tych rzeczy. No ale proszę Państwa, to są pochodne, pochodna superpozycji jest równa superpozycji pochodnych, na odwrót, tu jest superpozycja pochodnych, to jest równa pochodnej superpozycji, czyli innymi słowy, jak to złożę z tym, no to będę miał gx, a tutaj będę miał t plus epsilon, no i pochodna tego, to znaczy ten operacja push forward w działaniu na y, tak? No to to jest nic innego jak to, o co nam chodziło, prawda? Bo różniczkować, prawda? Teraz zamiast t plus epsilon mogę napisać t i wtedy to jest pochodna nie w epsilon równym 0, tylko w t po prostu, tak? Równa się o to, co tutaj było napisane. Tak, bo to jest nic innego jak... No dobrze, przepraszam. Czyli to jest minus d po dt, a tu jest yt. I pochodna jest w punkcie t. Dobrze, no to udowodniliśmy ten wzór. Proszę Państwa, czyli... jego szczególna wersja, mianowicie ta w zerze, to jest ten wzór, tak? To jest ten wzór. Myśmy to twierdzenie udowodnili zupełnie inaczej, a teraz można powiedzieć, żeśmy na nowo między innymi to udowodnili, ponieważ to nasze twierdzenie w dla t równego 0 to jest właśnie o to twierdzenie, prawda? Tamten dowód był bardzo, bardzo ważny i chciałbym, żeby wam pozostał w pamięci do końca życia. To jest taki dowód, który bardzo często w geometrii występuje. Wszystkie wielkie, ojej, nie, może nie wszystkie, ale większość wielkich odkryć geometrii brała się stąd, że biedny fizyk, któremu matematycy póki co nie dostarczyli żadnych narzędzi, odkrywał jakieś struktury matematyczne, bo walczył czy to z elektrodynamiką, czy z teorią względności i odkrywał pewne rzeczy. Potem sobie mówił, ojej, ale czy to nie zależy od układów współrzędnych? No sprawdzał, że nie zależy i w ten sposób odkrywał pewne struktury. A potem przychodzili matematycy i to uładniali. Prawda, doczepiali kokardki do tego pięknego odkrycia, żeby było jeszcze piękniejsze i wreszcie wyrażali je już bez układów współrzędnych. Prawda? No to myśmy tak postąpili, bo myśmy ten dowód przeprowadzili w ten sposób, żeśmy pokazali, że w pewnym układzie współrzędnych, mianowicie w takim, w którym pole x jest wyprostowane, to znaczy ma tylko jedną składową równą 1, to się zgadza. No ale wiemy, że to jest wektor, pole wektorowe i wiemy, że to jest wektor. No w związku z tym, jak dwa pola wektorowe w pewnym układzie współrzędnych mają te same składowe, to w każdym innym, prawda? Dlatego, że przejście od jednego układu do współrzędnych do innego, no to jest mnożenie przez taką macierz d, y, alfa po dxk, prawda? Jak jesteśmy w układzie, w którym mamy współrzędne xk i przechodzimy do układu y, ojej, i znów nie widać, nie widać, za nisko to napisane. To się mnoży przez taką macierz, ona jest niezdegenerowana oczywiście, więc jak w jednym układzie współrzędnych składowe wektora się zgadzają, to w innym też. No i to był taki bardzo sprytny dowód, którego matematycy czyści nie lubią, bo nie, oni nie lubią, żeby coś robić w układzie współrzędnych, ale dla fizyka to jest bardzo, bardzo ważny dowód, to jest model pewnego dowodu.
ale matematyk też może być ukontentowany, dlatego że tutaj myśmy udowodnili to wszystko bez użycia układów współrzędnych, po prostu z samej definicji, więc w szczególności o ten wzór dla t równego 0, no to jest dokładnie to. Także mamy również niezależny dowód, prawda? Bez użycia układów współrzędnych. Dobrze. No i teraz przechodzimy do ukoronowania tej części wykładu. Mianowicie to było to takie twierdzenie, że grupy te jednoparametrowe, lokalne, prawda, lokalne, bo to wcale nie muszą być grupy w tym sensie, że to nie dla każdej wartości t, w różnych punktach dla różnych wartości t, prawda. No to Państwo ćwiczyliście to z panem Javierem na ćwiczeniach, jeszcze będziecie robili takie pole wektorowe, które, dla którego to jest wszędzie określone, to znaczy te może być dowolne, to się nazywa pole zupełne. A pole niezupełne to takie, że w cudzym słowie w skończonym czasie punkt ucieka do nieskończoności, prawda? I już go nie ma, czyli i już dalej poza tym skończonym czasem taki napis nie ma sensu. No dobrze. Ale także wcale nie zakładamy, że te grupy są globalnie określone, tylko to są lokalne. No i mamy dwie takie grupy. Jedną dla pola X, a drugą dla pola Y. I okazuje się, że te pola na ogół nie komutują, to znaczy pola, przepraszam, te odwzorowania na ogół nie komutują ze sobą, ale czasami komutują, no i właśnie warunek konieczny i dostateczny na to komutowanie jest bardzo prosty. Mianowicie to ma miejsce wtedy i tylko wtedy, gdy te generatory komutują ze sobą. No i trzeba od razu ten napis opatrzeć klauzulą, że to jest, prawda, słuszne wtedy, gdy obie strony mają sens, prawda? Dla takich T i S, dla których, prawda, i w takich punktach, bo to w różnych punktach mogą być różne te zakresy dopuszczalnych parametrów T i S, prawda? No, także w każdym punkcie, jak napiszemy tutaj każdy punkt, to jest pewien zakres dopuszczalnych parametrów T i S, dla których to i to ma sens. No i w tym zakresie to jest sobie równe. Czyli jak piszę tak, to mam na myśli wszędzie tam, gdzie obie strony mają sens. Prawda? O. Dobrze. No więc dowód. To jest najważniejsze twierdzenie w tej części wykładu, to jak to zrobimy? W którą stronę najpierw? No to najpierw może w tę stronę. No więc proszę Państwa, weźmy jakiś taki punkt, w którym to ma sens. No i zróbmy sobie taką krzywą, na to jeszcze g, x, t i niech t będzie ustalone, a to niech będzie krzywa sparametryzowana, czyli to jest gamma, widać to? Tak, dobrze, gamma od s, prawda? Czyli ustalamy sobie wartość parametru t, no i i to jest pewna krzywa. Proszę Państwa, zobaczmy, jak wygląda wektor styczny do tej krzywej.
No to trzeba różniczkować po S. Ale różniczkowanie po S to jest rozwiązanie, prawda? To jest rozwiązanie. W związku z tym pochodna tego po S to jest nic innego jak pole Y. No wzięte w odnośnym punkcie, prawda? O, to można powiedzieć, że to D po, to przypomnimy, DS tego G Y S w punkcie X to jest nic innego jak pole Y, no wzięte w punkcie G Y S od X. Może ten punkt znów oznaczmy sobie małe Y, dobrze? Małe Y. Widać to wszystko, nie za małe literki. No dobrze. No więc proszę Państwa, to się równa. Teraz tak, oczywiście to jest znów operacja ciągła, no więc z tym różniczkowaniem można wchodzić pod to, czyli to jest nic innego jak tutaj by było pole Y, a tutaj G, X, T, no i oczywiście push forward, prawda? To jest definicja push forward, prawda? No i teraz patrzymy, proszę Państwa, na ten lemma. Jak x komutuje z y, to jest 0. No, push forward 0 to jest 0. Z 0 nikt bicza nie ukręci, prawda? Czyli to w naszym przypadku to jest 0, czyli pochodna tego po t jest równa 0. No ale oczywiście w zerze to jest po prostu w zerze. Gdzie, o właśnie tutaj, w zerze y ze znaczkiem 0, no to jest tożsamość, czyli to jest y, prawda? Czyli po prostu, jeśli... Dobra, o. Y od zera, to powinienem wcześniej napisać, to jest y, a z tego, że to znika, mamy d po dt y t równe 0, no to stąd wniosek, że to y t jest po prostu y, czyli to jest pole y. W jakim punkcie? No w odnośnym punkcie, prawda? W tym punkcie, w którym to jest wzięte. Czyli proszę Państwa, zdumionym naszym oczom okazuje się, że ta krzywa S jest po prostu krzywą całkową pola Y, prawda? Co to jest krzywa całkowa pola Y? To jest taka krzywa, że w każdym punkcie, gdzie się znajdziemy, wektor styczny do niej jest po prostu tym polem w tym punkcie, prawda? To jest rozwiązanie równania X kropka równa się X duże, prawda? No, w tym przypadku akurat nie x, tylko y duże, prawda? Czyli widać, że ta krzywa gamma to jest krzywa całkowa pola y, czyli gamma jest krzywa całkowa pola y. No to jeszcze zobaczmy, proszę Państwa, jaki jest warunek początkowy. No ile jest gamma od 0? No gamma od 0, no to jest 0, czyli to jest odzerowanie tożsamościowe. No czyli to jest g x t od x. Co oznaczaliśmy y. To jest niepotrzebne, ale tak, żeby jak się idzie w górach, to dobrze od czasu do czasu zrobić sobie postój,
No i ten Y napisałem, żeby to był właśnie taki odpoczynek dla naszej tutaj wyobraźni. No to co to znaczy? Proszę Państwa, co to, to wobec tego, ile to jest gamma od S? Tośmy definiowali właśnie rozwiązanie, tę operację G, prawda? Tośmy nazywali właśnie G, Y, S od Y, prawda? Co to jest G, Y, S od jakiegokolwiek punktu? To trzeba wziąć krzywą całkową pola Y, która się zaczyna dla S równego 0 w punkcie Y i to jest właśnie to. To była definicja tego G, prawda? No ale proszę Państwa, co to jest Y? Teraz już sobie ruszamy w drogę. To był taki przystanek mentalny. Ruszamy w drogę. No i po prostu na to Y wpisujemy to, co tutaj było. No i to jest nic innego jak X T na X. No czyli pokazaliśmy, proszę Państwa, że dla dowolnego punktu X, jak najpierw zadziałam tą transformację, a potem tą, to jest dokładnie to samo, co bym zrobił na odwrót. Prawda? Koniec, kropka. Udowodniłem. No to teraz może jeszcze, dobrze, to teraz w drugą stronę, czyli teraz, proszę Państwa, będziemy chcieli udowodnić, dowód w stronę tę. Co to znaczy w tę stronę? To znaczy, że jeśli te operacje, jeśli to zachodzi, no to to też jest. O, muszę zebrać myśli. No to proszę Państwa, czyli wiemy, że to ma miejsce. No to my teraz może, a znów to samo zróbmy, że ustalmy sobie T i zróżniczkujmy obie strony po S. Prawda? Czyli T jest ustalone, no i jak i w związku z tym obie strony, no to jest równe, ale przedstawiają pewną krzywą sparametryzowaną parametrem S. No czyli różniczkujemy, czyli teraz ja bym do obu z tych stron zastosował operację D po DS, prawda? Bym zastosował tutaj i tutaj. No i teraz tak. Jak ją zastosuję, no to muszę przełączyć, trudno. Jak ją zastosuję do lewej strony, to będę miał GXT, a tutaj było to GY, jak różniczkuję, to wyjdzie, no bo różniczkowanie GY po parametrze to daje właśnie pole Y, tak? No i oczywiście, jak to różniczkujemy, to pole, to to jest... No natomiast jak zróżniczkuję po tej stronie, no to to jest jakiś, to w jakimś punkcie, prawda? To jest w punkcie Y. No i jak to różniczkuje, no to to jest po prostu pole Y, tak? Czyli to jest... To jest równe Y, tak? Oczywiście to tak troszeczkę tutaj jeszcze by trzeba było omówić, bo to w jakich punktach,
ale to jest właściwy zapis tego różnicowania. W takich punktach, że to trzeba wziąć w każdym punkcie x, to to jest równe temu. A oczywiście to mówi, że najpierw trzeba wziąć w punkcie tam g, tam minus t i dopiero w push forward, żeby się znalazło w tym samym punkcie. No ale to musicie Państwo tak troszeczkę sobie przemyśleć. No w każdym razie różniczkowanie tego po esie to daje nam nic innego jak ten wzór. No co to znaczy? To znaczy, że y ze znaczkiem t jest równe y, prawda? No to znaczy, że wszystko podpada pod ten nasz lemat, któryśmy udowodnili poprzednio, prawda? O, czyli widać, że to jest zero. Wtedy to jest zero, no to wobec tego i to jest zero, prawda? Bo to jest odwzorowanie odwracalne, a zresztą można to wziąć w t równym zero. No to wtedy to jest tożsamość, prawda? I stąd wniosek, że ponieważ yt jest ciągle y, to to jest zero, no to w związku z tym to też jest zero, to w szczególności dla t równego 0, to to jest 0. Dobrze. No to udowodniliśmy. Stąd wniosek, że x, y jest równe 0. No proszę Państwa, to może bym powiedział tak. Aha, ojej, przepraszam, nie przełączyłem. Dobrze. Zapytam Państwa, o czym były te twierdzenia? To były twierdzenia o równaniach różniczkowych, prawda? Bo to wszystko to są rozwiązania dwóch różnych równań różniczkowych. Pole wektorowe to jest równanie różniczkowe pierwszego rzędu, prawda? Pole x to jest równanie x kropka równa się x, prawda? Równa, no na przykład jak weźmiemy układ współrzędnych, to to jest taki układ równań różniczkowych pierwszego rzędu, tak zwany układ dynamiczny, bo eksplicite parametr t nie występuje, prawda? No pole y to jest znów inne równanie różniczkowe, prawda? No tu mogłem napisać x. Tutaj mogłem napisać x, prawda, i tak dalej. No dobrze. No i myśmy pewną tezę bardzo ważną udowodnili o tych równaniach różniczkowych. No to w szczególności może jeszcze napiszmy sobie taki zapis, że, prawda, czyli tak. Tutaj taki obrazek powinniście mieć w głowie, że tak. Tutaj jest pole x, prawda, o, pole x. No i my sobie transportujemy punkt G, czyli tak, przepraszam, punkt X przy pomocy pola X, no o jakieś T, prawda? No dobrze. A tutaj oprócz tego żyje sobie, czyli to jest pole X na biało. Czy widać różnicę między białym a czerwonym? No więc tutaj żyje sobie pole Y, które... O. Tam. No i teraz możemy tutaj się posunąć dalej wzdłuż pola Y. O jakiś parametr S. A potem znów możemy sobie przypomnieć o istnieniu pola X, no tutaj ciągle to pole X jest jakoś, tak? I możemy pojechać do tyłu po tym polu X, bo pole X, prawda, jest ciągle w tę stronę. O tak, tu jest pole X.
I pojedźmy do tyłu. Co to znaczy? Że pojedziemy polem x o minus t. A potem sobie jeszcze raz przypomnimy, że tu jeszcze żyje pole y. I z tego punktu, przepraszam bardzo, chcę, żeby mi tak pewien efekt graficzny, nie jestem wielkim malarzem, ale prawda, i potem jeszcze, czyli tutaj cofnęliśmy się po tym polu x do tego punktu, a teraz jeszcze raz cofniemy się po polu y o minus s, czyli napiszemy sobie g ze znaczkiem y, a tutaj jest minus s. Widać to wszystko? Widać. No i pytanie, czyśmy trafili do punktu x, prawda? Czyli to był ten punkt wyjścia. No i proszę Państwa, gdyby komutator tych pól był równy 0, to te operacje by komutowały, czyli w szczególności na przykład mógłbym to zamienić, a jakbym zamienił, to t z minus t by się zebrało i by się skasowało, by wyszła tutaj identyczność i wtedy by się minus s z s spotkało, znów by się zebrało i by wyszła identyczność i to by było wtedy tyle, co to jest x, prawda? No, ale na ogół tak nie jest. Na ogół tak nie jest i na ogół tutaj jest takie coś. No proszę Państwa, chciałoby się powiedzieć wektor. No, to nie jest wektor. Dwa punkty to tylko w przestrzeni afinicznej wyznaczają wektor, prawda? Dwa punkty w przestrzeni. Ale to jest taki wektor z dokładnością do. Napiszę taki wzór, w cudzysłowie przybliżony, że to jest równe x, ale nie zupełnie, plus właśnie to, o ile to się nie zamknęło, to się nie zamknęło o ten komutator, a współczynnik przy tym to jest t razy s. A reszta to są człony wyższego rzędu niż t i s, można tak symbolicznie napisać, o małe od t kwadrat plus s kwadrat, prawda? No ten wzór oczywiście nie ma sensu ściśle, bo nie można ściśle do punktów dodawać wektorów, ale on ma sens taki, że jak obliczamy to w dowolnym układzie współrzędnych, no to współrzędne tego punktu są równe współrzędnym samego x plus współrzędne tego pola razy ts plus małe wyższego rzędu. Innymi słowy, jak t jest bardzo malutkie, no to to niedomykanie się, no to jest, prawda, tak przybliża nam ten komutator. Czyli jeszcze można inaczej powiedzieć, na przykład jeśli zamiast t i s napiszę pierwiastek, o, czyli na przykład jak napiszę coś takiego, y minus pierwiastek z t g x minus pierwiastek z t, no tak biorę równe, to nie musiałbym, mógłbym wziąć tutaj trzy razy więcej, tu trzy razy mniej, to widać, że to nie ma znaczenia, ale taki przykładzik sobie biorę, a potem g y pierwiastek z t, a tutaj g x pierwiastek z t, to bym nazwał sobie w działaniu na x gamma ze znaczkiem t, to to, co myśmy tu, to
to ścisły zapis tego wzoru brzmi coś takiego, że wektor styczny do tego S to się równa... Aha, ale w zerze, no, ale w zerze. To jest krzywa gładka, to jest równe właśnie temu komutatorowi, prawda? Czyli komutator to jest po prostu takie najlepsze przybliżenie tego, o ile się ten kwadrat czy tam prostokąt nie domknie. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo. Robimy przerwę.